Witam serdecznie z tej strony Mirosław Zalent. Dzisiejszy film dedykuję wszystkim osobom, które jeszcze nigdy w życiu nie spróbowały desktopowego Linuxa. W sensie nie używały tego systemu rzeczywiście na co dzień w swoim komputerze. Celem tej mojej produkcji jest pomóc wszystkim niezdecydowanym, a nawet sceptykom, rozpocząć fajną, pełną nowych doświadczeń i wiedzy, przygodę z Linuxem. I zrobimy to w sposób nieinwazyjny. To już widać w tytule filmu, bo będzie to Linux zainstalowany, postawiony obok Windowsa. Czyli w momencie uruchomienia kompa będzie można w specjalnym menu zawsze wybrać sobie, czy tym razem chcę zabutować Linuxa, czy jednak potrzebuje Windowsa. A jeśli nie dokonamy wyboru, to jedna z tych opcji określona jako domyślna, defaultowa, zostanie automatycznie po upływie pewnego czasu uruchomiona. Dlaczego właśnie tak proponuję to zrealizować? No bo nie chodzi o to, żebyśmy musieli doznać od razu szoku w 2020 roku i przejść z doskonale zapewne znanego nam Windowsa do totalnie innego systemu. Poczujemy się być może obco, poczujemy się nieco zagubieni, co też może mieć swój urok, natomiast nie jest koniecznie wymagane, żeby z Linuxem się zaprzyjaźnić. Poza tym ludzie używają Windowsa na co dzień do gier, e-sportu czy e-rywalizacji, no bo tam mamy DirectXy, no Windows dużo bardziej nadaje się do grania, nie oszukujmy się. Bardzo wielu tytułów w ogóle na Linuxie nie uruchomimy, a nawet jeśli się to uda dzięki emulacji, no to nie będą działać już tak samo wydajnie. W przypadku kompetytywnych gier może to być frustrujące. Czasem też potrzebujemy jakichś programów użytkowych, które działają tylko na Windowsie. A uruchomione na Linuxie z użyciem tzw. pakietu Wine, nie są tak samo wydajne czy wygodne, albo nie mają tak samo fajnych Linuxowych zamienników. W moim osobistym przypadku są to często aplikacje, których używam do tworzenia i obróbki filmów na YouTube oraz grafiki różnego przeznaczenia. Jestem do tych moich ulubionych aplikacji dość przywiązany, brakowałoby mi ich bardzo. Wolniej bym przez to też pracował zarobkowo i z tego też powodu na moim głównym, stacjonarnym komputerze zawsze właśnie stosuję co najmniej dwa systemy operacyjne, które można w razie potrzeby zabutować. I polecam również wszystkim osobom stawiającym swoje pierwsze kroki w Linuxie rozpocząć właśnie od takiego rozwiązania. Bo możemy spokojnie uczyć się Linuxa, a jeśli tylko poczujemy się kiedyś przytłoczeni tym, że coś nie działa, że nie potrafimy czegoś zrobić albo zrozumieć. Spokojnie, zawsze wówczas możemy wrócić do Windowsa, nie zniechęcając się, nie rezygnując. Mało tego, wkrótce pewnie przekonamy się, że Linux to jest świetny, lekki, czysty system do pracy i nauki. I być może okaże się, że używamy go dużo częściej niż Windowsa. Bo odpalasz sobie osobne, dedykowane Distro i mówisz to jest mój OS do pracy. Teraz godzinkę się pouczę, pokoduję, popchnę może ten projekt, który mi zalega od pewnego czasu, nieco do przodu. Dużo łatwiej jest dzięki takiemu podejściu uniknąć rozproszeń, prokrastynacji, odpalania social mediów, gier komputerowych. Można autentycznie wziąć się do roboty. Wystarczy tylko wytworzyć taki nawyk, takie skojarzenie, że kiedy jestem w tym OSie, to pracuję, uczę się, tworzę. Okej? Okay? Polecam, bo to prosty trik, a naprawdę działa. Natomiast ktoś powie, no dobra, ale przecież taka instalacja Linuxa obok Windowsa może mnie, osobie początkującej, uszkodzić tego Windowsa. Ja nie jestem doświadczoną osobą i pewnie jak coś można zepsuć, to ja na bank to zepsuję. No od tego masz ten film. Słuchajcie, my to wszystko tak przeprowadzimy, postawimy dwa systemy obok siebie, że bardzo znacząco zminimalizujemy ewentualne ryzyko. Bo zrobimy to tak. W Windowsie, którego aktualnie używasz, zainstalujemy sobie program do tworzenia i przywracania obrazów dyskowych. W tym filmie posłużymy się popularnym darmowym do użytku domowego na jednym stanowisku programem Paragon Backup and Recovery. Zwróćmy uwagę, nie mówimy tutaj o zgraniu bardzo ważnych plików na pendrive'a. Nie, chodzi o obraz całego systemu. Czyli jeśli coś pójdzie nawet mocno nie tak, jeśli nawet zepsujemy partycje dyskowe albo wykasujemy po prostu wszystko, to będziemy w stanie i tak przywrócić sektor po sektorze całą uprzednią zawartość dysku. Czyli to nie jest tak, że w razie fuck zainstalujemy świeży Windows i tam dopiero zgramy uratowane pliki, potem poinstalujemy sterowniki i wszystkie programy na nowo i tak dalej, i tak dalej godziny roboty. Nie. Jeśli coś pójdzie nie tak, to my zlecimy specjalnemu programowi odtworzenie obrazu całego dysku, sektor po sektorze. Będzie to dokładnie odzyskany stan komputera w momencie tworzenia obrazu dyskowego. Taka to jest kopia. Obraz dyskowy. Rozumiemy? Całkiem niegłupie, prawda? Ale znowu ktoś zapyta, to ciekawe, ale jak niby to odzyskasz, odtworzysz ten obraz dyskowy, w momencie, kiedy system w ogóle nie wstaje. Jest tylko okno biosu i potem lipa. No, dobre pytanie. Właśnie dlatego przygotujemy dla takiej kopii także specjalny, ratunkowy pendrive i jego zawsze będzie można zabutować. Nawet jeśli żadnego działającego systemu operacyjnego na tym dysku aktualnie nie ma, to ten pendrive i tak zawiera nasz program do odtwarzania obrazów dyskowych i wszystko co jest potrzebne do jego uruchomienia, całe tak zwane środowisko uruchomieniowe. OK? Następnie zgramy sobie ten nasz folder z backupem na jakiś nośnik. Możemy go zgrać nawet na tego samego pendrive'a, jeśli tylko będzie tam wystarczająco dużo miejsca. Albo możemy zgrać to na inny dysk zewnętrzny lub jakiegoś innego pendrive'a. Ba, możemy sobie nawet wypalić to na kilku płytach DVD, bo też backup ten będzie automatycznie podzielony na takie części, które zmieszczą się na nośnikach. No i dopiero dysponując butowalnym pendrive'em Rescue oraz naszym folderem z obrazem dyskowym zgranym gdzieś na zewnątrz, dopiero wtedy użyjemy pendrive'a albo płytki z Linuxem i zainstalujemy sobie wybrane Linuxowe distro obok Windowsa. Obok, to znaczy, że część wolnego miejsca nieużywanego na dowolnej partycji wyjmiemy, zrobimy z tego partycję w systemie EXT, to jest system plików Linuxowy, współcześnie to będzie zapewne EXT w wersji czwartej, i na tej nowej, wyjętej partycji postawimy Linuxa. Jeśli wszystko pójdzie ok, to przy następnym uruchomieniu kompa będziemy mogli już wybrać, którego OS-a chcemy zabutować, i oczywiście one oba bez problemu będą startować. I nasz dotychczasowy Windows i nasz czyściutko zainstalowany Linux. How cool is this? Oczywiście, tak czy inaczej, zanim zaczniemy pokazywać wszystko krok po kroku, to musi się pojawić także w tym miejscu mały disclaimer. Jasne, minimalizujemy tutaj ryzyko, do uwierzcie mi, absolutnego minimum, ale też pamiętaj proszę, to Ty jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna za swoje pliki. Jeśli piszesz właśnie pracę dyplomową, albo jesteś blisko wynalezienia lekarstwa na raka, no to weź zgraj ten najważniejszy staw nie tylko jako obraz dyskowy, ale też jako wprost pliki. Zgraj to do chmury, na dysk zewnętrzny, na płytę, przezorny zawsze ubezpieczony. I mądry Polak po szkodzie. Dobra, więcej przysłów nie pamiętam, za użycie każdego szczerze żałuję i obiecuję kończyć już powoli ten wstęp. Tyle disclaimer. Weźmy się do roboty. Przechodzimy na pulpit Windowsa i to jest właśnie ten nasz system, który chcemy sobie zbackupować i który docelowo znajdzie się obok Linuxa. Zrzucimy całą zawartość dysku twardego lub przynajmniej partycję zawierającą system. Żeby wykonać kopię, potrzebujemy najpierw pobrać i zainstalować program. Przejdźmy do przeglądarki i znajdujemy się pod adresem producenta paragonsoftware.pl i rzecz jasna klikamy jak rasowa cebula, pobierz za darmo, przewinęło nas. I tutaj jest faktyczny download. Zapiszmy sobie tę instalkę po prostu na pulpicie. Tararara, 155 MB musi się pobrać, natomiast my dzięki wideoedycji przyspieszymy nieco ten proces. Dobra, i wróćmy na pulpit. Instalujemy dziada. Potwierdzamy adminem bycie. I dokładnie czytamy umowę licencyjną od deski do deski. No i już po chwili program będzie znajdował się w naszym komputerze. Dzięki za używanie wersji 17. Finish. Oczywiście Paragon nie jest jedynym softem, którego można użyć do backupów dyskowych. Nazwy innych popularnych aplikacji widzicie teraz na ekranie. Pokazuję akurat Paragona w odcinku, bo sam często go używałem. Szczególnie wersją 14. Dużo obrazów tak stworzyłem, jak i przywróciłem. A tutaj mamy już nowszą, równie dobrą 17. No i po prostu wiem z autopsji, że ten program nigdy mnie nie zawiódł. To nie jest film sponsorowany czy coś. Ok, a w międzyczasie wywalmy tę pobraną wcześniej instalkę do kosza i przejdźmy wprost do programu. Mhm. Mamy title screena, no i przy pierwszym użyciu trzeba naszą bezpłatną kopię aktywować. Można założyć nowe konto, natomiast ja się posłużę logowaniem z użyciem Gmaila, czyli po OpenID. Podaję swój adres. Hasełko. I ponieważ mam włączoną weryfikację dwuetapową, to na swoim telefonie potwierdzę teraz, że to właśnie ja dokonałem tego logowania. Okej, okay, poszło. Aktywacja online. No i tutaj nam się otwiera jakaś strona powitalno-samouczkowa. No tyle, że aktualnie jest tutaj 404. Zdarza się, nawet najlepszym. Nie ma to jednak większego znaczenia. Zamykamy. No i dobra, jesteśmy w interfejsie głównym programu. Możemy stworzyć nowy backup, czyli source, źródło. No, i wskazać, gdzie go zapisać, czyli destination. Podoba mi się bardzo taka prostota czy spartańskość tego interfejsu. Nie ma tutaj 20 kafelków, tylko od razu możemy zabierać się za robienie kopii. Szacun, naprawdę. Natomiast my rozpocznijmy od zrobienia ratunkowego pendrive'a, w razie gdyby nasz system przestał w ogóle butować. Żeby takiego rescue sticka czy rescue thumb'a wykonać, przechodzimy do równie prostego menu i wybieramy stąd ustawienia. W tym widoku mamy faktycznie kilka ustawień, włącznie z dość kontrowersyjną opcją wysyłania anonimowych statystyk. Możemy się na to zgodzić lub nie, przynajmniej dostajemy uczciwie wybór. Potem jest sprawdzanie update'ów i automatyczne zamykanie okien dialogowych po zakończeniu jakiegoś procesu, np. procesu tworzenia kopii. Natomiast nas interesuje Recovery Media Builder. Tutaj dostajemy info, że ta magia butowania, pomimo nieobecności os jest zapewniona przez WinPE. To jest skrót od Windows Pre-Installation Environment, czyli właśnie takie środowisko uruchomieniowe, które pozwala skorzystać z aplikacji nawet gdyby oryginalny Windows, że tak powiem, kręknął. Logiczne. No to teraz podpinamy naszego przygotowanego pendrive'a. Jak to mówi zapewne znany nam wszystkim dowcip, w trzech krokach go podpinamy. Nie wchodzi, obracamy pendrive'a, dalej nie wchodzi i obracamy jeszcze raz i jest. Ok, odpalił nam się AutoRun. Mamy tutaj jak widać czyściutki napęd do wykorzystania. A dalej możemy podać ścieżkę do instalki WinADK. To jest z kolei Windows Assessment and Deployment Kit. To jest taki istniejący od czasu wisty zestaw narzędzi, które pomagają tak tworzyć, jak i przywracać obrazy dyskowe. To by się nam mogło przydać, gdybyśmy tworzyli kopię w formacie Wim Windows Imaging Format. W sensie ten obraz dyskowy, który byśmy wynikowo stworzyli, miałby rozszerzenie rozszerzenie.Wim Natomiast my użyjemy obrazu o rozszerzeniu PVHD. To jest sposób zapisu opracowany przez twórców Paragona właśnie na potrzeby tej aplikacji. I szczerze mówiąc, dużo bardziej wolę go użyć dla obrazu systemowego aniżeli pliku WIM czy ISO. Także my możemy sobie odpuścić instalowanie ADK. Wybieramy z listy No ADK Required. Gitara. Next. Tutaj wybieramy nośnik, który przeznaczymy na tego ratunkowego sticka. Oczywiście automatycznie, pokazywane są tutaj tylko nośniki zewnętrzne. No i mamy na liście tego naszego pendrive'a, którego podłączyliśmy chwilkę wcześniej. Idziemy dalej. Zostajemy zapytani na wszelki wielki, czy aby na pewno to środowisko uruchomieniowe stworzyć właśnie w tym napędzie. Tak, jest sir. Kolejna opcja zaawansowana to możliwość dołożenia dedykowanych sterowników dla naszego storage device oraz dla karty sieciowej. My nie mamy potrzeby niczego więcej dokładać, więc po prostu przechodzimy dalej. Co do łączenia się z siecią, połącz się automatycznie i najłatwiej jest ustawić dhcp. Próbuj samodzielnie uzyskać adres IP. Dalej. No, tworzony wreszcie jest nasz pendrive ratunkowy. Chwilę to może potrwać. Oczywiście rozumiemy, że to będzie tylko środowisko butujące w razie czego paragona, natomiast samej wykonanej kopii systemu jeszcze na tym pendrive nie będzie. Dobra, przyspieszymy ten proces w obróbce, natomiast tutaj nie martwcie się, że dysk zostanie na nowo tak jakby podpięty. Zmieni się też jego etykieta na słówko Paragon. No i dobra, tworzenie środowiska uruchomieniowego zakończono sukcesem. Done. No i wróciliśmy do ostatnio używanej opcji, ale nie chcemy już tworzyć kolejnego pendrive'a ratunkowego, więc wracamy sobie do menu Backup and Recovery. No i teraz przyszła pora na wykonanie faktycznie kopii zapasowej. Source, źródło, i wskazujemy co chcemy zbackupować. Cały komputer, wybrane partycje lub dyski, albo nawet jakąś selekcję plików oraz folderów. Oczywiście wszystko zależy od naszych potrzeb. My na filmie najpewniej weźmiemy backup całego kompa. Natomiast zajrzyjmy teraz do wyboru partycji. W systemie, który tutaj mamy, a jest to tak naprawdę przygotowana na potrzeby tutoriala maszyna wirtualna, mamy dwa dyski. Jeden systemowy 60 GB i drugi niesystemowy 10 GB, który przechowuje różne robocze pliki. No i teraz kiedy wykonujemy backup danego dysku, to trzeba zaznaczyć całą ramkę. Wtedy zgramy wszystkie istniejące na dysku partycje, również te potrzebne do prawidłowej pracy systemu. Możemy też odznaczyć i wówczas backupujemy tylko dysk systemowy, bo na przykład te luźne pliki na drugim dysku zgraliśmy sobie już bezpośrednio do innego pendrive'a. Albo nawet nie są one nam specjalnie jakoś w razie czego potrzebne. Natomiast uwaga, i tu się skupmy: gdy klikniemy tylko jedną partycję, zawartość dysku C, no to Paragon nas tutaj słusznie uprzedza. A co z tymi małymi partycjami wymaganymi do poprawnej pracy systemu? W przypadku Windows 10 to będzie to najczęściej tak zwana partycja odzyskiwania oraz partycja systemowa EFI. No, żeby Windows faktycznie poprawnie wstawał i działał, no to my potrzebujemy nie tylko zrzucić tę dużą partycję, ale także te dwie małe. Pamiętajmy o tym, sam paragon zresztą, jak widać, ostrzega nas. Mówi do nas nie to, żebym ci nie pozwalał czy coś, ale czy na pewno wiesz, co robisz? Także fajnie, że on nam tutaj i tak, zobaczcie, pozostawił zaznaczone wszystkie trzy wymagane partycje, natomiast moja złota rada dla ciebie, zaznacz to sobie całą taką ramką obejmującą obszar dysku. Czyli w taki sposób, ok? Czyli tak byśmy sobie to zostawili w przypadku, gdybyśmy chcieli odzyskać nasz dysk systemowy. A pominąć chcielibyśmy 10-gigowy dysk z plikami. Natomiast my wróćmy teraz do zrobienia pełnej kopii całego komputera. Entire computer. Łącznie jest to aż 5 volumes. Co się zgadza, pamiętamy jak to wyglądało. Wrzucę nam nawet tutaj mały graficzny reminder. Ewidentnie mamy 5 partycji łącznie. No to teraz destination, czyli gdzie zapisać stworzony backup. Możemy to zrobić na lokalnym dysku, od razu na dysku zewnętrznym albo w lokalizacji sieciowej. No my tak docelowo w tym filmie to chcemy mieć ten backup na tym naszym pendrive'ie ratunkowym, bo mamy na nim wystarczająco dużo miejsca. Oczywiście ty w swoim komputerze, gdzie masz swoje gry, aplikacje i tak najpewniej będziesz musiał musiała użyć jakiegoś dysku zewnętrznego, no bo ten obraz dyskowy zajmie pewnie dużo więcej miejsca. No ale powiedzmy, że teraz chcemy mieć docelowo backup na tym naszym pendrive'ie. Widać zresztą po folderach, że to faktycznie jest ten nasz utworzony wcześniej ratunkowy stick. I teoretycznie możemy go sobie teraz wybrać jako miejsce docelowe, jako to destination zrobienia obrazu dyskowego. Dajemy OK. Mamy wszystko wybrane, to tworzenie kopii nie odbywa się teraz jakoś cyklicznie według harmonogramu. Wszystko wydaje się być gotowe, no to możemy zacząć tworzyć kopię na pendrive'ie. Tu widzimy, że trwa przygotowanie do backupu i powoli sobie to będzie lecieć. Natomiast, właśnie to jest problem powoli będzie lecieć, bo słaby czas zapisu na pendrive'ie będzie znacznie ograniczał szybkość stworzenia tej kopii. Poza tym, wiecie, napędy USB to lubią czasami przyświrować. Zdarza się, że nawet nie ruszamy jakoś specjalnie tym komputerem, a tu nagle takie dźwięki. No i wiadomo, co się stało napęd na chwilę stracił swoje połączenie z Matrixem. Ciągłość swojej egzystencji w systemie. Dlatego moi drodzy, nie twórzmy w taki sposób obrazów dyskowych. Dużo lepiej jest stworzyć backup na dysku lokalnym, bo tam pójdzie to szybko, sprawnie, bez ryzyka przerwania, a kiedy backup będzie już gotowy, to dopiero wtedy przekopiujemy ten gotowy folder z obrazem dyskowym na naszego pendrive'a. Ok? I podobnie z obrazami w lokalizacjach sieciowych. Przekopiuj sobie to do chmury, gdy backup będzie już gotowy lokalnie. Polecam takie zdroworozsądkowe podejście. Zaoszczędzimy sobie czasu i pewnie niepotrzebnych nerwów. Także dużo lepiej jest wybrać jako destination... ...lokalny dysk. I znajdźmy sobie tutaj nawet nasz pulpit, bo tam centralnie zrzucimy te kopie. Ciach. Ok, natomiast teraz pogadajmy jeszcze o kilku dodatkowych opcjach. Przede wszystkim mamy tu container type, czyli do jakiego pojemnika pliku zgrać obraz dyskowy. My skorzystamy z PVHD, natomiast pozostałe dostępne formaty widzimy. Potem jest opcja split, czyli właśnie możliwość podziału tego obrazu dyskowego na woluminy, które zmieszczą się na płytach DVD. Tutaj mamy też fajną możliwość zamknięcia systemu po stworzeniu obrazu. Możemy też zapobiec przejściu w ewentualny stan hibernacji, niezależnie od ustawień zarządzania energią. Jak również można sprawdzić integralność kopii tuż po jej zapisie, tuż po jej stworzeniu. Tych opcji jest jeszcze więcej w akordionach, natomiast my wróćmy już do poprzedniej zakładki. Oczywiście tutaj można skonfigurować harmonogram regularnego backupowania, natomiast my ustawiliśmy sobie po prostu jednorazowy zrzut do naszego folderu na dysku lokalnym. Także lecimy z tworzeniem kopii, no teraz pozostaje już tylko czekać. Natomiast już po chwili widzimy, że pojawił się nasz folder. Job, czyli zadanie, praca, no i jakiś identyfikator liczbowy. Chociaż mnie ta nazwa Job, ona się kojarzy z takim obskurnym filmem. Job, czyli ostatnia szara komórka. Zajobisty film. Dobra, no to ten backup nam się tutaj robi. Oczywiście to wszystko potrwa. My jedynie przyspieszymy sobie to na filmie. Generalnie im więcej gigabajtów program musi zrzucić, no to tym dłużej ten proces będzie trwał. W razie jakichś absurdalnych ram czasowych, to po prostu podziel sobie te backupowanie na partycje. Zrób backup całego kompa w ciągu kilku dni, bez stresu, bez ciśnienia, etapami. Jedynie w przypadku dysku systemowego, dysk C razem z partycją odzyskiwania i systemową EFI, to warto zrzucić na raz, żeby te dane systemowe miały odpowiednią spójność, wiadomo. No i proszę, backup completed. Także dysponujemy już obrazem dyskowym całego tego kompa, wszystkich pięciu woluminów. Paragona możemy już sobie opuścić. I teraz, tak jak powiedzieliśmy, ten nasz gotowy, wygenerowany folder przekopiujemy teraz z dysku lokalnego na naszego pendrive'a. W strukturze plików widać dwa hdd zerowy i pierwszy. Wygląda, że wszystko jest ok. No to co, przejdźmy do zawartości naszego rescue sticka. Ty oczywiście w razie posiadania no, nieco większego backupu, który na takiego rescue sticka już by się nie zmieścił, no to użyj dysku zewnętrznego albo ewentualnie płyt DVD. Tutaj też widać folder z backupem, który zaczęliśmy tworzyć od razu na pendrive ten job, ale skancelowaliśmy ten proces. Gdy tam wejdziemy pusto, czyli wywalmy to do kosza. Ciach! No i skopiujmy ten gotowy backup. Oczywiście znowu potrwa to trochę kilka kilkadziesiąt minut, jedynie na filmie to przyspieszymy. No i okej, okay. po skopiowaniu nasz zestaw ratunkowy jest już kompletny. Z ciekawości zobaczmy, ile to wszystko zajmuje miejsca. No, tragedii nie ma niecałe 8 giga, no ale też jest to obraz dysków maszyny wirtualnej. W przypadku kompa, na którym poinstalowano masę aplikacji, jakieś gry, filmy, no to byłby dużo większy zestaw danych ratunkowych. Jeszcze zanim przejdziemy do instalki Linuxa, to pokażmy teraz, w jaki sposób taki stworzony paragonem backup odtworzyć. W momencie gdyby rzeczywiście coś poszło nie tak, gdyby system w ogóle nie chciał wstawać. Czyli zakładamy, że sprawa się totalnie rypła i z komputerem są problemy. Wkładamy zatem ratunkowego pendrive'a i teraz naszym zadaniem jest, tuż po włączeniu maszyny, powiedzieć komputerowi, że ma zabutować z naszego włożonego sticka, a nie ze swojego dysku twardego. Potrzebne jest nam wywołanie tak zwanego boot menu. I to jest najbardziej taki tricky moment, gdyż w zależności od modelu płyty głównej czy od marki laptopa, którym dysponujemy, wywołanie tego boot menu obsługiwane może być innym klawiszem. Zazwyczaj tuż po uruchomieniu komputera jeszcze na takim status screenie widać informację, co należy wcisnąć, żeby do tego wyboru bootowalnego urządzenia się dostać. Najczęściej będzie to klawisz F8, czasem F12, F2 albo Escape. Ale generalnie, w razie wątpliwości, najlepiej to wygooglować dla naszego modelu laptopa czy płyty głównej. Wpisujemy boot order czy boot menu i dalej oznaczenie naszego modelu. Na pewno znajdziemy w internecie informacje, jak takie menu wywołać. Tutaj na maszynie wirtualnej boot order wygląda tak. Mamy do wyboru różne urządzenia, z których można wystartować. Oczywiście nas interesuje zabutowanie z urządzenia USB-USB-Device. W przypadku, gdybyśmy nasz backup mieli zgrany na dodatkowym dysku zewnętrznym, no to również go podłączmy teraz do komputera. Ciach. I po wybraniu tej opcji dzięki technologii WinPE, która tak naprawdę obecnie jest oddzielnym OS-em, wczytujemy teraz z Pendrive'a środowisko uruchomieniowe, które pozwoli posłużyć się paragonem, nawet w przypadku, gdyby oryginalny Windows zawiódł. Pobierane są informacje o sprzęcie. Trwa konfiguracja. I już po chwili startuje Paragon. Oczywiście jeszcze chwilę trwa doczytywanie. No i okej. Okay. Tak wygląda interfejs tej wersji ratunkowej programu. Tutaj widzimy kolejne trzy dyski. Jest to ta pierwsza systemowa partycja 60GB. Potem jest ta druga dziesiątka. Jak również widać tu strukturę podpiętego pendrive'a. A jeżeli nasz backup znajdowałby się teraz na dodatkowym dysku zewnętrznym. No to ten napęd też byłby tutaj widoczny, jako czwarty dysk. No chyba, że podpielibyśmy go za późno, wówczas pomoże reset komputera i wpięcie dysku nieco wcześniej podczas butowania, albo ewentualnie użycie opcji Refresh, odśwież u góry. Tutaj ponownie pamiętajmy o tej złotej zasadzie, w przypadku tych systemowych partycji najlepiej zaznaczać od razu cały dysk, analogicznie jak wtedy, gdy tworzyliśmy backup. Choć teraz to jeszcze nie jest etap wybierania co odzyskujemy. To tylko lista istniejących, wykrytych woluminów. Restore to oczywiście interesująca nas teraz najbardziej opcja odzyskania obrazu dyskowego, choć program oczywiście nawet w takiej ratunkowej postaci również umożliwia tworzenie obrazów w Create. Czyli my chcemy teraz odzyskać nasz zbekapowany system, więc dajemy restore. No i tutaj pojawia się wygodny kreator, który przeprowadzi nas przez ten proces. Nasza kopia leży na Rescue Sticku, czyli my wybieramy napędy zewnętrzne, paragon i jest nasz job. Zobaczcie, rozwijamy tę strukturę folderów i z automatu mamy tutaj bardzo fajnie odsianego z wszystkich plików znajdujących się w folderze właściwego fajla. Tutaj za chwilę zobaczymy, że jest to rozszerzenie pfi, a to dlatego, że są tam metainformacje o poczynionych obrazach. Tam siedzi info, co przypisane jest do każdego obrazu pvhd. Także spoko, możemy iść dalej. I teraz zostajemy dodatkowo zapytani, czy chcemy sprawdzić integralność wskazanego backupu, zanim podejmiemy próbę odtworzenia go. No powiedzmy, że tym razem się zgodzimy i rzeczywiście chcemy czeknąć, czy wszystko jest ok. Tym bardziej, że na filmie ponownie przyspieszymy sobie ten proces. Dobra, udało się. Zamykamy. No i teraz wskazujemy, co tu chcemy odzyskać. Czy interesuje nas dysk systemowy, albo może ten dodatkowy wolumin. No, to my sobie odzyskajmy nasze uprzednio zrzucone partycje systemowe. Next. No i ze struktury tego naszego backup'a wskazujemy również to samo. Next. Tutaj dostajemy ostrzeżenie. Uwaga, to nie są żarty, to nie ćwiczenia. Tutaj rzeczywiście zmieniamy istniejące w tej chwili na HDDku partycje, przywracając to, co było kiedyś w momencie tworzenia kopii. Tutaj dajemy oczywiście continue. Dostajemy mały review. Małe podsumowanie what's about to happen, czyli co się ma wydarzyć. No i możemy oczywiście przejść do wykonania zadania, ale jako, że postanowiliśmy odzyskać całego kompa 5 woluminów, no to zanim zaczniemy, odzyskajmy także tę drugą 10-gigową partycję, tak żeby to był pełny restore całego kompa. Czyli ponownie ten sam proces wskazujemy istniejące info co do kopii. U nas jest to ten sam plik. No, tylko odzyskujemy ten dysk i to jego musimy zaznaczyć. Znowu klasyczne ostrzeżenie. I potem podsumowanie z małym recapem, z małym review. I jak damy next, no to teraz już widzimy zaplanowane odzyskiwanie dwóch dysków, czyli dwie pieczenie na jednym ogniu. A, miało już nie być przysłów. Ha, dobra, lecimy. Restore Now. No, i te taski zostają uruchomione. Nasz zrzucony wcześniej obraz systemu zostanie teraz odzyskany. Także nawet jeśli coś poszło nie tak podczas instalki Linuxa, to w razie czego bez problemu odzyskamy swojego Windows'a sprzed pomysłu pobawienia się w wielosystemowość na komputerze. Oczywiście to może potrwać, natomiast na filmie jest już gotowe. Teraz wystarczy wejść tutaj w wyłącznik. Zrestartować kompa, odłączając już tego ratunkowego pendrive'a i nasze backupy, no bo oryginalny system został przywrócony do życia. I żeby nie być gołosłownym, to spróbujmy uruchomić tego właśnie odzyskanego Windowsa. No, system bez problemu wstaje i działa. Widać, że jest to wersja przywrócona, no bo na pulpicie nie ma już folderu z wykonanym obrazem dysku. Rzecz jasna, kopia OSA nie zawiera w sobie już wykonanej pełnej swojej kopii, bo to byłby paradoks czasoprzestrzeni, niczym cofnięcie się w czasie i spotkanie samego siebie. Dobra, zobaczmy jeszcze stan dysków. No i faktycznie mamy dwa działające woluminy. Systemowy około 60 GB, wszystko z nim ok. Oraz ten mniejszy 10-gigowy dysk z luźno leżącymi na nim różnymi plikami. O, tutaj leży film, i to akurat jest nieco paradoksalne, bo to jest część tutoriala, który teraz właśnie oglądacie. Także jest to taki mały powrót do przeszłości, albo co najmniej jakaś incepcja. Dobra, w każdym razie jest to odzyskany, działający system i takiego odzyskiwania obrazu można dokonywać wielokrotnie. Bez większych obaw możemy więc teraz zająć się instalacją Linuxa obok tegoż istniejącego OS'a. I teraz tak, żeby zainstalować Linuxa, to trzeba wpierw wybrać jakieś distro, czyli jakąś dystrybucję tego systemu. Tutaj jeszcze przypomnę, że jeśli potrzebujesz najpierw dowiedzieć się, czym w ogóle dokładnie jest Linux, jaka jest historia powstania tego systemu. Jeśli chcesz poznać podstawowe pojęcia związane z Linuxem, to istnieje już na naszym kanale taki film. Tutaj w razie czego znajdziecie bardzo fajny wstęp do Linuxa. Natomiast co do wybrania desktopowego distro na start, to od siebie polecam, zwłaszcza osobom początkującym, wziąć którąkolwiek z dystrybucji opartą na Debianie. Bo to są systemy mające taki wspólny, dość przyjazny użytkownikowi rdzeń, no i nie sprawiają raczej zbyt wielu problemów technicznych. Kilka propozycji takich systemów widzicie teraz na ekranie. Ja w tym filmie pokażę instalację jednego z moich ulubionych distro, polecam ją każdemu na start, jest to Elementary OS. Fajny, super estetyczny, a jednocześnie dość lekki system operacyjny. Jest to taki dość znaczny remiks dystrybucji Ubuntu, a zatem efektywnie oparty jest również na Debianie. Używa środowiska Pantheon, który jest pochodną Gnome'a. W czasach świętej wojny pomiędzy użytkownikami Gnome'a i KDE zawsze byłem zwolennikiem środowiska Gnome i po prostu do bólu bawiłem się kompis z konfigiem i dlatego wygląd elementary bardzo mi odpowiada. To jest naprawdę śliczny i funkcjonalny system, dobry na rozpoczęcie przygody. Choć oczywiście też ilu mamy ludzi, tyle jest opinii co do polecanego distro. Najlepiej i tak docelowo spróbować kilku. I pamiętajcie też, że fakt, iż polecam akurat elementary, nie oznacza wcale, że zastosowanie Ubuntu, Minta, Kali, MXa, czy nawet jakiegoś distro nieopartego na debianie, że to jest coś złego. Nie, po prostu takie są moje preferencje, czy widziane mi się. Uczyłem też sporo osób Linuxa, i po prostu widzę z autopsji, że to, co proponuję, często ma sens u wielu osób. Co jednak oczywiście nie oznacza, że u wszystkich. Także złota rada brzmi: spróbuj, natomiast z czasem znajdziesz zapewne swój ulubiony system. To jak z miłością, kiedy to się wydarzy, będziemy to wiedzieć w swoim serduszku. Okej, okay, a zatem przejdźmy na pulpit już zbekapowanego, a nawet i odzyskanego Windowsa, i w przeglądarce wchodzimy na stronę Elementary.io. Tutaj widzimy mały preview tego, jak aktualnie pobierana wersja systemu będzie się prezentować out of the box, czyli już po instalacji. I teraz jeśli chodzi o pobieranie OS-a, to tutaj mamy dość specyficzny interfejs. On tak dość wymownie sugeruje pozostawienie donate'a, co jest jak najbardziej spoko i tutaj każdy może wesprzeć twórców. Natomiast też nic jakoś nie stoi na przeszkodzie, aby wpisać tutaj kwotę 0 dolarów i pobrać to distro za darmo. Co ma największy sens, gdy chcemy dopiero spróbować w ogóle Linuxa, już nie mówiąc nawet o tej konkretnej dystrybucji. Do możemy złożyć już świadomie, jeśli OS nam się spodoba. Także pobieramy ten nasz obraz ISO na pulpit. 1,4 giga, no to się może chwilę pobierać, ale my czekać nie będziemy. OK, a zatem przejdźmy do pliku. No, tu jest nasz obraz ISO. Zajrzyjmy jeszcze do jego właściwości. Oczywiście, w zależności od tego, kiedy oglądasz ten film, no to waga pliku będzie inna, bo też cały czas wychodzą nowe wersje systemu, wiadomo. I teraz możemy sobie to wypalić na płycie DVD, jeśli chcemy, i w ogóle posiadamy w komputerze napęd, natomiast równie dobrze można sobie taki obraz zamontować na kolejnym, butowalnym pendrive'ie. I teraz, my, w celu przygotowania takiego drugiego sticka pod instalkę Linuxa, posłużymy się, jak tutaj widać, programem o nazwie Rufus. Twórz butowalne dyski USB w prosty sposób. I jeżeli teraz nie masz już podpiętego pendrive'a przeznaczonego na instalkę Linuxa, no to umieść go właśnie teraz metodą trójetapową w porcie USB. I ponownie moi drodzy, takich aplikacji do tworzenia butowalnego pendrive'a jest w internecie masa. Rufus to nie jest jedyny wybór. Widzicie na ekranie listę kilku popularnych rozwiązań, wybierzcie coś dla siebie. Natomiast akurat Rufusa po prostu sam niejednokrotnie stosowałem i radził sobie zacnie, także polecam go. Tutaj nawet widzimy wprost jak ta apka wygląda. Nic skomplikowanego, przejdźmy więc od razu do pobierania. Aktualnie będzie to wersja 3.9. Też zapiszmy dziada na pulpicie. No i co, wracamy tam. I odpalamy tego naszego Rufusa. Tak. Sprawdzanie aktualizacji online. To już jak kto woli, powiedzmy, że tak. No i tego typu programy są proste do bólu. Po pierwsze, należy określić, na jakim pendrive'ie chcemy zrobić tę butowalną instalkę. No, jak widać, mamy aktualnie tylko jednego stika podpiętego i tutaj uważajmy, żeby nie wykasować niewłaściwego woluminu. No, tutaj wiemy, że jest to dokładnie ten pendrive, o który nam chodzi. Wybór butowania, no, w naszym przypadku ruszymy z obrazu ISO, czyli tak to zostawiamy. No, i teraz pora wskazać ten pobrany plik z Linuxem elementary. U nas jest na pulpicie. No i to jest ten obraz. I to jest w zasadzie całe klutej operacji. Ewentualnie można sobie jeszcze ten napęd jakoś nazwać. Ale Rufus akurat sam rozpoznał z jakim Linuxem ma do czynienia. Awesome. System plików pendrive'a pozostawimy bez zmian, więc generalnie możemy zaczynać. Jak widać, zostajemy lojalnie uprzedzeni, że to wykasuje dane aktualnie zgromadzone na dysku. No, jakoś z tym będziemy żyć. Start. Tutaj dostajemy jeszcze info, że Rufus to by najchętniej załączył Sys Linux 604, a to elementary biega na 603. Ale to nie problem, bo Rufus pobierze potrzebne wersje plików z internetu, tylko pyta nas, czy może to zrobić. W ziomeczku, pobierz sobie, co trzeba. Tutaj zaś nas pytają, czy chcemy klonować obraz Unixowym programem DD, czy interesuje nas jednak potraktowanie tego jako obraz ISO. Co to jest polecenie DD? Tutaj macie linka, który jeśli jesteście ciekawscy, wszystko Wam wyjaśni. Natomiast my po prostu chcemy użyć obrazu ISO. OK. Tutaj jest ostrzeżenie o kasowaniu zawartości pendrive'a już nie tylko w formie tooltipa, ale i okna z potwierdzeniem. Jak to mówią living on the edge, baby doll? Jedziemy. Tutaj też podczas procesu, o, wyskoczył nam autoranowo nasz nowy pendrive, już teraz nazywający się elementary. No a sam proces kopiowania danych z ISO postępuje. Przyspieszmy go. Gotowe. Butowalna instalka jest już możliwa do użycia. No to zamykamy rufusa. I zajrzyjmy jeszcze z ciekawości do zawartości napędu. Tak jest, pliki zostały przygotowane. Wygląda to jak poprawna, potrzebna struktura plików. To teraz zrestartujmy ten system i odpalmy instalację Linuxa. Heh, oczywiście wiadomo, że muszą się pojawić aktualizacje właśnie w takim momencie. Prawo Marfiego. Oczywiście wytniemy sobie z filmu proces aktualizowania. Jesteśmy już teraz po restarcie. Przypominam, że trzeba nam zabutować z USB. W swoim komputerze musisz znaleźć klawisz, który uruchamia boot menu. Najczęściej jest to F8, F12, F2 albo Escape. Więcej szczegółów, jak odnaleźć właściwy klawisz uruchamiający boot menu, znajdziesz w tym momencie tego filmu. Albo zajrzyj do opisu, tam znajdziesz timestampa, którego wystarczy kliknąć. OK? A my odpalamy tego naszego przygotowanego Rufusem instalacyjnego USB sticka. Tutaj, żeby taki ekran startowy szybciej zniknął, naciśnijmy jakiś klawisz. Enter. Wczytuje się Instalka. Spróbuj Elementary, czyli zabutuj w trybie Live CD jednego próbnego uruchomienia bez trwałej instalacji na dysku. Albo zainstaluj Elementary. My oczywiście wybieramy opcję po prawej stronie. No i teraz mamy wybór layoutu klawiatury. Przewijamy sobie tę listę po lewej cierpliwie, żeby znaleźć Polish, Polski. I z Windowsa zapewne jesteśmy przyzwyczajeni, aby tutaj po prawej stronie poszukać układu Polski i Programisty. Natomiast akurat w instalce Elementary jest to po prostu układ Polish. Możemy sobie to sprawdzić wpisując tutaj parę ogonków, upewniając się, że taki układ klawiatury jest właściwy. OK, idziemy dalej. Teraz nas pytają, czy chcemy pobrać w czasie instalacji sterowniki, które nie mogły znaleźć się od razu w tej instalce, jako że to nie są drivery na licencji GPL. No to jest kwestia praw autorskich. Natomiast oczywiście my, jako użytkownicy sprzętu, możemy sobie legalnie pobrać i użyć tych sterowników, ponieważ dany sprzęt producenta karty graficznej czy karty sieciowej po prostu zakupiliśmy. Także śmiało zaznaczamy. Continue. No, i tutaj mamy najważniejszy ekran Installation Type, rodzaj instalacji. I teraz tak, pierwsza opcja to jest po prostu wykasowanie zawartości woluminu i postawienie na świeżo elementary. Czyli to zniszczyłoby całego istniejącego Windowsa. Czasami, jeśli na którymś woluminie dysponowalibyśmy wolnym miejscem na dysku, no to jako pierwsza pojawiłaby się nam opcja Install Elementary alongside Windows Boot Manager. Czyli sam instalator by nam zaproponował, że postawi elementary obok Windows'a. I w praktyce tak też będzie najczęściej. Natomiast ja specjalnie tak dobrałem te woluminy, żeby ta opcja się nam nie pojawiła, żebyśmy na filmie pokazali przypadek trudniejszy, gdy tej opcji nie ma. My będziemy musieli sami to spartycjonować, nieco wpłynąć na obecną strukturę woluminów. Dlatego my wybierzemy teraz opcję Something else. Mm -hmm. No, i tu dostajemy wypisanie dostępnych partycji. To, co my chcemy zrobić, to wyjąć nieco miejsca z tej pierwszej, większej, systemowej partycji. Tej około 60-gigowej. Tutaj jest to podane dokładnie w megabajtach. Trzeba też pamiętać, że zamieniając na giga, dzielimy przez 1024, a nie 1000. W każdym razie to właśnie z tej partycji wyjmiemy miejsce pod Linuxa. Change, zmień. No i powiedzmy, że około połowę damy na elementary. Czyli tutaj z 64 zrobimy 32. Oczywiście to jest tylko maszyna wirtualna i na faktycznym pc te rozmiary powinny być dużo większe. No niby Windows 10 potrzebuje minimum około 20 giga miejsca, ale w praktyce dużo, dużo więcej, żeby działać komfortowo. Także nie żałujmy miejsca na partycje systemowe, bo zapchany dysk systemowy znacząco spowolni kompo. Także normalnie wiadomo, byłoby to dużo więcej przestrzeni dyskowej, aniżeli około 30 giga. To jest tylko maszyna wirtualna, zdajemy sobie z tego sprawę. Z tej listy możemy wybrać od razu system plików, ale równie dobrze możemy sobie to miejsce pozostawić jako pustą przestrzeń dyskową. Do not use the partition. Chciałoby się powiedzieć yet. No i dobra, dajemy OK. No i tu nas pytają, czy te zmiany zaaplikować. Ten resizing. No dajesz. No i praca trwa, poszło. FreeSpace zaznaczone na szaro to będzie właśnie wydzielone miejsce na naszą instalkę elementary obok Windowsa. Ale zanim przejdziemy dalej, to żeby nie być gołosłownym, zrestartujmy teraz tę maszynę wirtualną. Jeszcze raz odpalimy instalkę Linuxa z pendrive'a. Ja to wszystko pokażę teraz w sposób przyspieszony. No i zobaczcie, że kiedy już teraz dysponujemy wolnym miejscem, na którym zmieści się Elementary, to w instalatorze pojawiła się opcja Install Elementary alongside Windows boot manager. I w praktyce u ciebie na kompie zapewne pojawi się ona automatycznie już za pierwszym podejściem, bo będziesz dysponować dużo większą przestrzenią dyskową. I możesz sobie spokojnie jej użyć, jeśli nie chcesz partycjonować ręcznie. Natomiast my ponownie skorzystajmy z tej opcji trudniejszej, samodzielnej. Something else. No i tutaj Naszą wolną przestrzeń, zaznaczmy. To jest ta szara część w tej wizualizacji. Kliknijmy plusa, dodając partycję. EXT4. A naszym mount pointem, czyli miejscem podmontowania, będzie katalog główny Linuxa, czyli prawy slash. Jeśli nie bylibyśmy pewni, co wpisać, to zawsze można to też wskazać na liście wyboru. Ok, i teraz trwa tworzenie woluminu. I ta przestrzeń zrobiła się zielona, co oznacza, że jest to już teraz partycja ext4. Teraz z listy wybieramy, gdzie umieścić bootloadera naszego systemu Linux. Wybierzmy SDA4, czyli ten nasz wolumin Linuxowy z systemem plików ext4. Instaluj teraz. I dostajemy info, że partycja czwarta, no bo wcześniej mamy wolumen z plikami Windowsa, partycję odzyskiwania oraz partycję systemową EFI. Dostajemy info, że sformatowana zostanie do ext4. Continue. I dalej mamy klasyczną instalację systemu. Strefa czasowa. Dane użytkownika. Zdecydujemy się tutaj oczywiście wymagać hasła do zalogowania. No, wypełnijmy. OK, gotowe. No i trzeba już tylko poczekać na zakończenie kopiowania i potem konfigurowania plików Linuxa. No i jest info, że instalacja się udała i można zrestartować komputer. Odpinamy pendrive'a z instalką i robimy restart. Po restarcie pojawiło się wielosystemowe menu Gruba. Możemy już uruchomić tak Windowsa, jak i świeżo zainstalowane elementary. Na naszym kąpie mamy do dyspozycji od teraz oba OSy. Gratuluję. Najpierw zabutujmy już istniejącego wcześniej Windowsa, żeby upewnić się, że wszystko z nim ok. Mhm. I będąc już na pulpicie, zajrzyjmy, jak prezentują się woluminy. Rzeczywiście dysk C zmniejszono o około połowę, zaś druga partycja z plikami również została odzyskana. Wszystko jest w porządku. No to teraz zrestartujmy kompa i zobaczmy świeżo zainstalowanego elementary. Czy ten system także zabutuje bez problemów? Logujemy się z użyciem podanego podczas instalacji hasła. No, i już po chwili ładuje się nam pulpit systemu. Tutaj na maszynie wirtualnej widać, że rozdzielczość została ustawiona na dość niską wartość, stąd to okno systemowe jest takie małe, ale to naprawimy za chwilę. Póki co na spokojnie możemy zapoznać się z przeróżnymi informacjami powitalnymi. Warto się tu chwilę zatrzymać, zapoznać się z funkcjami systemu, które nam tutaj opisano. OK, natomiast teraz naprawmy już wreszcie rozdzielczość. W tym celu w doku wybierzmy ustawienia systemowe, no i tutaj displays, koło zębate ustawień, no i tu wybierzmy właściwą rozdzielczość. U mnie to będzie opcja 1920 na 1080 A gdyby pożądanej twojej rozdziałki tutaj nie było... To można ją dodać odpowiednim poleceniem w terminalu. Stosownie opiszę to dla Was we wpisie blogowym na milosławzelen.pl, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Także w razie problemów, zajrzyjcie tam. Aczkolwiek taki problem z rozdzielczością to raczej domena maszyny wirtualnej. Ten display tutaj jest przecież emulowany. Ok, no to wybierzmy Full HD i zatwierdzamy to Apply. No, mamy dobrą rozdziałkę, zachowaj taką konfigurację. To zamknijmy. I ostatnia sprawa do omówienia jaka pozostała. Otóż kiedy włączamy kompa w menu wyboru Gruba, domyślnie uruchamianym OS-em jest teraz Linux. Być może jednak ktoś chciałby, żeby w przypadku braku wyboru wystartował Windows. Generalnie dobrze jest mieć w tej materii wybór. I dlatego pokażmy teraz właśnie, jak skonfigurować sobie domyślnie uruchamiany przez Gruba System. Odpalmy sobie w tym celu Linuxowy Terminal. Mm -hmm. I tutaj, żebyśmy widzieli nieco wyraźniej na filmie, to powiększmy sobie rozmiar fonta do powiedzmy aż 200%. OK. Wejdźmy na ruta, czyli sudo su. Podajemy hasełko podane przy instalacji. OK, mamy uprawnienia ruta. To teraz gdzie szukać konfiguracji gruba? Otóż otworzymy sobie w edytorze nano taką ścieżkę. Katalog główny boot grub i plik nazywa się po prostu grub config. No, tutaj mamy taką średnią zachętę do not edit this file i to kapslokiem, ale spokojnie, wiemy co robimy. Interesuje nas zapis, który znajduje się nieco niżej. Przewińmy nieco. O, tutaj jest parametr default i on ma wartość 0. Przywołajmy teraz pomocniczo na ekran wygląd launchera. Zasada jest prosta. Tak samo jak w programowaniu numerujemy tutaj od zera. Czyli jeśli domyślnie ma startować Windows, no to powinniśmy ustawić tutaj wartość 2. Ok, super, mamy to ustawione. Dodatkowo istotnym parametrem może być czas oczekiwania na jakąś decyzję, zanim grup odpali domyślnego OS-a. Kiedy przewiniemy niżej, mhm, widzimy tutaj ifa, w którym zdefiniowano kilka timeoutów. Ten główny to raczej nie jest ten 30 sekundowy, Wygląda, że 30 mamy tylko jeśli zajdzie rekord fail. Natomiast tutaj mamy klasyczne 10 sekund i to można ewentualnie zmienić na inną wartość. Mnie akurat 10 sekund odpowiada. Można też wpisać -1, wtedy komputer zawsze będzie czekać na decyzję użytkownika sam nie zabutuje OS-a. No albo 0, to wtedy menu gruba nie zdąży się w ogóle pokazać. Istotnym parametrem jest też timeout style. Wartość hidden zgodnie z nazwą zapewne ukrywa to odliczanie. Ja natomiast chciałbym wiedzieć ile sekund jeszcze pozostało na decyzję. Lepszą wartością będzie tutaj menu. Wtedy podczas menu wyboru ten countdown powinien być widoczny. Na maszynie wirtualnej nie do końca można to zaobserwować, ale tak bym sobie to właśnie ustawił dla swojego kompa. I teraz żeby zapisać plik w nano dajemy ctrl o, output i pod jaką nazwą zapisać? No właśnie taką, nadpisując istniejący plik. Udało się, bo też mamy uprawnienia RUTA. Teraz po restarcie to Windows powinien być domyślnie podświetloną opcją. Zobaczmy, restartujemy kompa. I proszę, opcja druga jest aktywna i trwa też countdown od 10 do 1. Udało się. Tutaj na filmie zatrzymajmy to odliczanie, gdyż to była już ostatnia informacja na dziś. Myślę, że wielosystemowość Linux plus Windows spodoba się Wam. Zaś, backupowanie woluminów z użyciem obrazów dyskowych to też bardzo cenna umiejętność w praktyce. Dziś już wiecie, jak można to za darmo z użyciem programu Paragon Backup and Recovery wykonać. Zanim zakończymy to wideo, to chciałbym jeszcze serdecznie podziękować autorowi zabawnej animacji Tuxa walczącego z machiną Windows, który umieściłem za jego zgodą w intro. Autor to świetny gość, robi fajne animacje, jest też twórcą wielu gier komputerowych typu indie, a ostatnio współpracuje także przy tworzeniu gry planszowej. Także jeśli macie ochotę zajrzyjcie na jego kanał, zostawcie mu suba, komentarz, zobaczcie jego stronę internetową i zagrajcie wykonane przez niego gry. Facet zasługuje na dużo więcej niż 400 subów, które posiada na kanale. I to już chyba tyle na dziś. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję naszym patronom, a wszystkim osobom, którzy dzięki tej produkcji rozpoczną przygodę z Linuxem, życzę powodzenia w odkrywaniu tego systemu. Zresztą nie jeden jeszcze film na ten temat mamy w planach. Pozdrawiam serdecznie.